W miniony piątek w leszczyńskim MOK-u odbył się rocznicowy koncert zespołu Dirty Advert. Wśród publiczności byli fani grupy i przyjaciele młodych muzyków. Koncert rozpoczął się o godzinie 19. Jako pierwszy na scenie pojawił się zespół Very Much, który rozgrzał publiczność. Potem odśpiewano gromkie 100 lat dla zespołu Dirty Advert, który właśnie w lipcu tego roku świętuje pierwsze urodziny. Chwilę później rozbrzmiała jego muzyka. Młodzi ludzie zgromadzeni pod sceną śpiewali razem z muzykami. Dodajmy, że Dirty Advert przygotowuje się do wydania singla, który jest niemal na ukończeniu. Like one, but on my head, I need to break. Do you get it?